angielski czy polski YouTube. Wiecie co, odkąd się rozwinął polski YouTube, to wolę polski. Mam swoje ulubione kanały zagraniczne i oglądam, ale teraz jak mamy dużo takich fajnych twórców polskich, to mi miło czasami słuchać właśnie ASMR w wydaniu polskim i mi się to podoba. Kojarzysz mnie? Pewnie, że cię kojarzę. Skąd się dowiedziałaś o ASMR? Dowiedziałam się oglądając jeden z odcinków, mówiąc inaczej, Pauliny Mikuły, która mówi o języku polskim i ona tam w takim bardziej niezwiązanym z jej tematyką filmem opowiadała właśnie o tym, że trafiła na ASMR, na kanał Anna Soft, czy tam softanna.pl, czyli wiecie, ta nasza największa polska ASMR-owiczka, która niestety już nie nagrywa. I właśnie wspomniała wtedy o czymś takim właśnie jak ASMR. Ja z ciekawości weszłam i wtedy dowiedziałam się, że to jest to, czego ja poszukiwałam w życiu, że to jest to, czego mi najbardziej trzeba, bo byłam wrażliwa na dźwięki. Uwielbiałam i poznałam jakby kanały beauty, które zaczęłam oglądać przez to, że tam dziewczyny często odpakowywały różne kosmetyki, pokazywały je, dotykały i tak dalej. I mi się to tak spodobało, że ja co chwilę przewijałam momenty, gdzie najbardziej szeleściły. To był mój jeden taki wyjazd organizowany, wiecie, z biurem podróży i tak dalej. Fajnie było, choć ta wyspa jest strasznie nudna, bo nic nie ma, ale jest ładna, ładna w sensie są tam palmy i tak dalej, choć jest spalona słońcem i nie ma zieleni, ale wypoczęłam tam, bardzo fajnie było. Czy twoja rodzina i znajomi wiedzą, że nagrywasz? Tak, wie moja mama, inni się dowiedzieli przez przypadek, że tak powiem, nie mówiłam specjalnie, ale powiedziałam przyjaciołom, żeby mi poradzili i w ogóle moi przyjaciele bardzo mnie najbardziej zachęcili do tego, żeby nagrywać. Oni we mnie uwierzyli. W ogóle na sprzęt mi się złożyli i bardzo, bardzo mnie zachęcali do tego, żeby otworzyć ten kanał, więc w zasadzie oni jako pierwsi wiedzieli, że nagrywam. Kanały ASMR polskie. Ha. Mam tutaj listę, specjalnie sobie napisałam, żeby nie wychodzić z tego filmu, który tutaj mam. I ja wam zaraz powiem listę takich moich ulubionych. Jest długa lista.
nie losowa, tylko taka, jak mi subskrypcje na YouTubie pokazywały. Pierwszy to jest Polaczek ASMR. Boże, ten chłopak jest niesamowity, jest zarąbisty, on jest tak kreatywny i przy okazji tak rozwalająco zabawny, że to jest niesamowite. On po prostu przyszedł i rozwalił polską scenę ASMR. W ogóle ja wam wszystkich podlinkuję na dole, gdybyście jakimś cudem kogoś nie znali, bo są tu trochę mniejsi, w sensie początkujący i są już tacy dużo więksi ASMR-owicze polscy, ale Polaczek to jest naprawdę chłopak z mega jajami, także ja go uwielbiam bez kitu. Potem jest ASMR Couple, para Michał i Zuza, jeśli dobrze kojarzę, którzy mają też bardzo fajne, nietypowe filmiki, bardzo często takie dosyć spokojne, także bardzo ich lubię. Potem jest Cichosza ASMR, czyli moja Arabella kochana. Ona ma najczęściej roleplaye i ona jest tak mega kreatywna, wymyśla takie nieszablonowe scenariusze, jest przy tym tak naturalna, że ja nie wiem, skąd ona to bierze w ogóle w swojej. Swoją.
Polski.
Bardzo.